serdecznie, z tej strony Rybka, trzymajcie się. Znajdujemy się na klatce, tu są liczniki. Z metróweczką, ale przede wszystkim chciałem wszystkim paniom na YouTubie życzyć życzenia z okazji Dnia Kobiet. I oczywiście nie zapominam o mojej ulubienicy, oczywiście z Niedźwiady, także buziaczki dla Ciebie, nie będę mówił dla kogo, najwyżej nie będzie akwarium. Także nie trzeba robić smutasę na YouTubie. Słuchajcie, wszystko załatwione, wszystko zrobione, mierzymy. Mierzymy, zaświeć światło. Od ściany mamy tu już 2 metry. Od skrzynki 2,30. 2,30. Także jakbym wnosił tędy akwarium, już Państwu pokazuję. Także się przejdziemy po klatce. Tu są skrzynki z licznikami. A tu są skrzynki te z licznikami. I tu to także taka skrzyneczka będzie miała z 20 centów chyba odliczyć. Także 2 metry akwarium nie wejdzie, nie obrócę się z nim. Nie obrócę się z nim. Także będzie krótsze, szersze i oczywiście wyższe. Będzie wyższe. Także będzie wyższe, szersze. A długości, już wiem jaka będzie długość akwarium, także z firmy oczywiście Myciok, z panem Rafałem już rozmawiałem, no tylko teraz trzeba uzgodnić wszystko, jaka szerokość, wysokość, długość, także nie ma żartów, nie ma żartów. Proszę zobaczyć Rio Nanai, a tu już jest jeden Managapuru. Już kolorków dostają, jak widzicie paski. Jak je wrzuciłem tutaj do akwarium, to były takie blade, ale jak Państwo widzieli, wrzucałem trzy, a tutaj mamy, jak widzicie Państwo, 4. To razem ich jest 5. Razem ich jest 5 i 5 Rio Nanai. Razem mamy 10 skalarów w tym akwarium. Akwarium ma 330 litrów. No i dlatego będzie większe akwarium. Będzie większe akwarium. A po niedzieli nagram Państwu filmik z tarlakiem. Także wszystko fajnie. Widzicie? Managapuru sobie pływa z dorosłymi. Na początku, jak ich wrzuciłem, oczywiście ganiały ich. Ganiały ich. Także się troszeczkę bałem. Ale tutaj właśnie teraz sobie ładnie pływają z tymi starszymi. No one jeszcze się muszą przyzwyczaić do porządku w tym akwarium. Tu mamy 3. No i tu mamy 2, 5. Rio Nanai. Także zaraz Państwu pokażę, jak ich karmię.
Oczywiście, a tam sobie stoją. Fajnie razem pływają, naprawdę. Te maluszki pływają z dorosłymi. Także naprawdę super. Tu jest filtracja dobra. Dodatkowo napowietrzanie. A raczej tutaj teraz wyłączyłem napowietrzanie, bo zapomniałem sobie wyłączyć. Ale napowietrzanie to im włączam na noc, bo wiadomo, że roślinki pobierają tlen. Także proszę sobie zobaczyć, jak sobie podpłynęły wszystkie skalarki. Maluchy płyną za starszymi. O, z bliska pokażę. Managapuru i Ryjonanaj. Ten jest piękny, duży. Tamte. No dobra. Tak jak obiecałem, pokazuję Państwu. Oczywiście link i numer telefonu z firmy Miciok będzie pod moim filmikiem. Także ktoś będzie chciał, naprawdę polecam, bo fajnie robi akwaria. O, jaka mafia moich skalarów. No i tam już chodzi jedno akwarium na inne skalarki. A może nie skalarki, teraz się trochę wypeplałem, ale zobaczycie jakie. Także tak to wszystko tu wygląda. Teraz ich nakarmimy i zobaczycie, one tutaj w jeden róg mi przychodzą. Tutaj. Wszystkie. I jak podchodzę do akwarium, zawsze przychodzą. Myślę, że dostaną jeść. Zaraz zobaczymy. Dzisiaj dostały, ale tutaj zaraz może ich zawołamy. No, płyną. Płyną. Dobra, nie będę ich okłamywał, tylko po prostu dam im jeść. A ten, widzicie, już tu czeka. Taki pokarm im podany w granulacie. Już przypłynęły. Może tak stanę. No chodźcie tutaj, chodźcie. Chodźcie, moje rybenki, chodźcie. I sypniemy im troszeczkę pokarmu. Co ważne jest? Ważne jest, że rybki ładnie jedzą. Naprawdę ładnie skalarki jedzą, młodziutkie. Widać, że są odrobaczone. No widzicie, jak kosiarkę pogonił? Ten mały? O, ładnie wcinają. To jest najważniejsze, że rybka je. Także naprawdę jeszcze im damy troszeczkę, bo już im dzisiaj dawałem dwa razy, ale ze względu, że nagrywam filmik, nawet na dużego się rzuca. O, chodź tu, dostaniesz jeszcze. Także proszę zobaczyć, jak sobie pięknie jedzą. Te wielkie to tamtego, ale chodzi mi o te małe, żeby szybciej rosły. Tu trochę odsłonię Państwu. Ten jest piękny. Żegielek. Piękne są skalareczki. A ten jest piękny naprawdę. Ten. No te są mniejsze trochę. Ale ten. O, damy im jeszcze troszkę. Niech sobie jedzą. Nie będę ich przekarmiał. Dlatego troszeczkę tylko dałem. Dostaną na kolację. Filmik nagrywam, która to jest godzina 5. Także proszę jeszcze sobie zobaczyć. Ładnie zajadają. Tak z bliska go złapię. Chętnie jedzą rybki. Tu już kiryski pałaszują.
Podole. No i cóż, pozdrawiam Państwa serdecznie, do następnego filmiku, z tej strony Rybki i jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Pań. Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo, cieplutko, cześć.